Witam Państwa serdecznie, Ewa Kotlewska, zapraszam na dwutygodniową prognozę pogody. Przedostatni tydzień roku powitamy typowo jesiennie. Przemieszczające się znad Atlantyku fronty atmosferyczne zapewnią kolejną turę opadów deszczu, mrzawki i silniejszego zachodniego wiatru. Do Polski nadal będzie napływało wilgotne i bardzo ciepłe jak na tę porę roku powietrze. Warto wspomnieć, że już w najbliższy wtorek o godzinie 5:48 rozpocznie się astronomiczna zima. Tymczasem w środę od południa niebo przejściowo zacznie się wypogadzać, a na Dolnym Śląsku temperatura powietrza wzrośnie do aż 14 stopni. W wigilijny czwartek sytuacja baryczna zacznie się zmieniać. Polska dostanie się pod wpływ wyżu znad Czech, a ten szczególny dla nas dzień upłynie pod znakiem dość pogodnego nieba i już nieco chłodniejszego powietrza. Jeżeli w pogodzie nic się istotnego nie zmieni, to święta Bożego Narodzenia spędzimy w towarzystwie słonecznej, typowo wyżowej aury. Będzie ciepło, a na naszych termometrach zobaczymy wtedy do 7 stopni. Załamanie pogody nadejdzie dopiero w poświąteczny poniedziałek. Wówczas do Polski przejściowo powrócą opady deszczu, a z północy kontynentu zacznie napływać coraz zimniejsze powietrze. Na wschodzie kraju może dość intensywnie sypać śnieg. Z najnowszych analiz synoptycznych wynika, że pod koniec obecnego i na początku 2016 roku zrobi się prawdziwie zimowo. W tym czasie umacniający się nad zachodnią Rosją wyż skieruje do Polski mroźne, kontynentalne powietrze. Nad ranem w województwach wschodnich temperatura powietrza może spadać nawet do około minus 10 stopni, a w dzień utrzyma się tu 4-stopniowy mróz. Najcieplej powinno być na krańcach zachodnich, tu termometry wskażą około zera. Miejmy nadzieję, że wspomniany mroźny wyż nie zabawił nas zbyt długo, zachęcamy więc do codziennego śledzenia naszych prognoz. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia.